Czołem pancerniki, dawno się tak z wami nie witałem. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że moglibyśmy od czasu do czasu rzucić okiem na tak zwane już kultowe smartfony, które nie tylko zasługują na uwagę, ale także, a może przede wszystkim są warte tego, by nadal rozważyć ich zakup dzisiaj. A pierwszy smartfon, który jakoś tak zupełnie naturalnie przyszedł mi do głowy, to właśnie Samsung Galaxy S20 Fan Edition, będący najgorszym telefonem, jaki mógł przydarzyć się Samsungowi. S20. Ostatnio interesowały mnie dwie rzeczy. Co się stanie, jak stanę na torach i nadjedzie pociąg? A drugą rzeczą, która była w polu moich zainteresowań, to myśl o tym, jakie właściwie telefony do tej pory zrobiły na mnie najlepsze wrażenie i które można już teraz za ich życia nazwać kultowymi. Ktoś może powiedzieć, że kultowe to mogą być, nie wiem, pierwsze generacje serii S od Samsunga, bo przecież S20 Fan Edition nie jest znowu taki stary, ale z ciekawości upewniłem się, kiedy miał on swoją premierę i wyszło mi, że we wrześniu tego roku będzie obchodzić swoje już 3. urodziny. A umówmy się, że w świecie postępującej technologii 3 lata to czasami cała epoka. Chociaż ten smartfon paradoksalnie udowadnia, że jego upływ czasu nie dotyczy. I tu swoją drogą należy zadać sobie pytanie, czy dlatego, że jest on tak dobry po latach, czy przez ostatnie lata smartfony mocno zwolniły, jeśli chodzi o postęp ich możliwości. Tak czy inaczej, nie jest przypadkiem, że odkąd wziąłem w ręce ten telefon, a był to dokładnie początek 2021 roku, to potem ewangelizowałem wszystkich, że gdyby zmieniali kiedyś telefon, to koniecznie mają rozważyć właśnie S20 Fan Edition. Więc kiedy moja własna rodzicielka zapytała mnie jakiś czas później, co powinna kupić, bo jej stary Huawei już nie domaga, no to moja odpowiedź mogła być już tylko jedna. Nie jest również przypadkiem to, że kiedy większość kilkuletnich smartfonów znika z oferty producentów albo smutnie dogorywa na dnie wielkich koszów w marketach elektronicznych, to w tym czasie S20 Fan Edition nie dość, że jest wciąż dostępny w ogólnej sprzedaży, to regularnie, co roku dostaje swoją laurkę w postaci takiego filmu jak ten. Zresztą, kiedy mówię teraz do kamery, to właśnie wleciał kolejny film od Nieantyfana na cześć tego telefonu i od razu mówię, że jest to czysta zbieżność wydarzeń, a ja wcale od nikogo nie odgapiam. No dobra, a co składa się na wyjątkowość tego telefonu? Ktoś mógłby złośliwie powiedzieć, że na tę wyjątkowość na pewno nie ma wpływu wygląd, ale jakoś tak się składa, że to właśnie te proste i nieprzekombinowane konstrukcje lepiej się starzeją niż sezonowe eksperymenty. Wie to każdy, kto chociaż raz postanowił w oryginalny sposób zaaranżować wnętrze mieszkania, a potem bardzo tego żałował. Tak czy inaczej, sylwetka S20 Fan Edition przypomina nam o tym, że upłynął czas, ale czy dobry samochód przestaje być dobry tylko dlatego, że nie ma lamp LED-owych? No nie, i tak też chcę myśleć o tym telefonie. Nie mamy tutaj ściętych plecków czy prostokątnych krawędzi, tylko cienką, błyszczącą ramkę, zachodzące obłe plecki z matowym wykończeniem i zatopione w szklanej wyspie aparaty. Nawet te ramki ekranu jestem w stanie zaakceptować, zwłaszcza gdy widzę ten mały, nienachalny otwór na przednią kamerę. No i na starcie dostajemy tutaj fabrycznie naklejoną folię. Żałuję tylko, że nie znalazło się tu miejsce na port mini jack, bo odnoszę wrażenie, że użytkowników przewodowych słuchawek jest więcej niż nam się wydaje, ale na pocieszenie mamy tutaj standard IP68, tackę dual SIM z możliwością umieszczenia karty microSD i nawet 15-watowy adapter w zestawie, chociaż nie wiem, co komu przeszkadzałoby dać 25 watów, skoro smartfon obsługuje właśnie taką moc. No i warto docenić USB-C w standardzie 3.2 obsługujące technologię on the go, więc możemy smartfon podłączać pod różne urządzenia typu pendrive czy dysk SSD. Nikt pewnie tego nie robi, ale przypominam, że coś takiego tutaj jest. Tak czy inaczej, jak na dzisiejsze standardy cenowe, dostajemy tutaj nad wyraz dużo i trzeba to jak najbardziej docenić. A to, co ja doceniam najbardziej, to ten wciąż utrzymujący się w najwyższej klasie Super AMOLED, który może nie
ma tak wysokich jasności szczytowych jak jego aktualna konkurencja i nie pracuje w trybie adaptacyjnym, ale znowu, to nie są parametry, które w dzisiejszym wyścigu go deklasują. Możemy ustawić na sztywno 120 Hz i cieszyć się płynnymi animacjami, nie wspominając o głębokich czerniach, wyraźnych kolorach czy wysokiej gęstości pikseli na cal. Gdyby jeszcze ten ekran miał przekątną 6,1 cala, no to panie, cud, miód, malina. Symbolem średniej półki w 2020 roku nie zostaje się tak o. Najlepiej świadczy o tym tutejszy system audio, który świetnie odnajduje się w towarzystwie tegorocznych średniaków i śmiem przypuszczać, że nadal wiele modeli konkurencji będzie rozstawiać po kątach. Ale żeby nie było, że tak czołobitnie chwalę, to powiem wam, kiedy tak naprawdę poczułem, że ten telefon nie jest najnowszą propozycją, a mianowicie stało się to w trakcie wstępnej konfiguracji, kiedy zacząłem wpisywać adres mailowy, no i poczułem pod palcami tutejsze wibracje haptyczne. Wiadomo, to nie jest najważniejszy aspekt, dla niektórych jest pewnie kompletnie bez znaczenia, ale jak się już człowiek rozbestwi i potestuje parę telefonów w życiu, no to wie, że to doświadczenie pisania na wirtualnej klawiaturze można obecnie mieć na innym poziomie, no i mi osobiście tego tutaj delikatnie, ale jednak brakuje. Optyczny skaner linii papilarnych spełnia tutaj swoje zadanie i reaguje wystarczająco szybko na polecenia. Również o tutejszym procesorze mogę powiedzieć, że jest wystarczająco szybki. Z tego co widzę, aktualnie w sprzedaży są głównie modele wersji 5G. A co za tym idzie, automatycznie dostajecie tutaj Snapdragona 865 i opcjonalnie 6 albo 8 GB RAM. Jeśli więc ktoś ogląda ten film i zastanawia się nad wyborem S20 Fan Edition, no to polecałbym zainteresować się wersją z 8 GB RAM, bo zwyczajnie da nam to większe szanse, że przez kolejne lata telefon nie straci tak łatwo wigoru. A skoro o nim mowa, to w codziennym zastosowaniu tego wigoru nam nie powinno zabraknąć i dostajemy to, czego powinniśmy oczekiwać, czyli sprawną nawigację po systemie i aplikacje, które nie każą długo na siebie czekać. Wpływ na to ma również tutejszy standard pamięci UFS 3.1. S20 Fan Edition debiutował na Androidzie 10, co wydaje się wręcz dzisiaj niemożliwe, tymczasem mój testowy egzemplarz pracuje na Androidzie 13, no i nakładce One UI wersji 5.1, a ostatnia aktualizacja poprawiająca funkcję aparatu i dostarczająca nowe zabezpieczenia pochodzi z 1 kwietnia bieżącego roku, co chyba najlepiej zaświadcza o klasie tego sprzętu, no i samym podejściu producenta. Natomiast wygląda na to, że smartfon nie doczeka się aktualizacji do kolejnej wersji systemu, ale z pewnością będzie nadal wspierany łatkami bezpieczeństwa i to jest najważniejsze. Równie ważne jest to, że tutejszy akumulator pozwoli nam na całodniowe użytkowanie, a dodatkowo oprócz 25-watowego ładowania mamy tutaj 15-watowe indukcyjne i 5-watowe zwrotne. To, co idealnie zamyka kompletność propozycji, jaką jest S20 Fan Edition, to tutejszy system aparatów, bo wiadomo, mamy tutaj standardowo jednostkę główną, szeroki kąt, ale mamy także trzykrotny optyczny zoom. Mało, możemy nagrywać filmy w 4K i to wszystkimi aparatami, nawet tym frontowym. Możemy przełączać się pomiędzy aparatami w trakcie nagrywania, no a to wszystko nie jest wcale takie oczywiste i to nawet w segmencie niektórych tegorocznych flagowców. No i wreszcie same zdjęcia udowadniają, że dla większości użytkowników będzie to absolutnie wystarczający zestaw do podstawowych zastosowań i w tej kwestii nikt nie powinien narzekać. Nie narzekać mogą też ci, którzy chcieliby kupić dzisiaj S20 Fan Edition, bo przez lata systematycznie taniał i dzisiaj można nowy egzemplarz zdobyć w okolicach 2000 zł, a to jak na możliwości tej słuchawki stanowi naprawdę bardzo kuszącą propozycję nawet przy obecnych konkurentach, bo to właśnie Samsung jako nieliczny oferuje urządzenie kompletne. Warto brać go na poważnie, szczególnie jeśli lubicie i korzystacie z nakładki One UI i ekosystemu Samsunga. Można tylko ubolewać nad faktem, że telefon wkrótce nie będzie już wspierany w pełni przez producenta. A jeśli są wśród Was posiadacze S20 Fan Edition, a z pewnością tacy są, no to koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami i doświadczeniami, a do wszystkich z Was mam prośbę, abyście dali znać, jaki inny kultowy, łamane bardzo
udany smartfon, zasługuje na to, żeby poświęcić mu jakiś osobny materiał i przy okazji być może będzie to świetna propozycja zakupowa. Dziękuję za Waszą uwagę i za Wasz czas. Bądźcie zdrowi, no i widzimy się już niebawem.